Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Przywitałam Was małymi kadrami z naszej wiejskiej kuchni. To znaczy, zapewne jak się domyślacie, będziemy dzisiaj gotowały. A później chciałam Wam w drugiej części filmu, chciałam Wam pokazać ostatnie moje prace, a więc szkatułki, na które czekałyście. A więc, kochani, zaczynamy, ale może jeszcze przedstawię się. Ja mam na imię Grażyna, a Ty jesteś moim gościem w naszym domu, na wsi. 6 lat temu porzuciliśmy Gdańsk dla warmińskiej wsi i żyjemy zgodnie z porami roku. O takie życie spokojne nam właśnie chodziło. Także zapraszam do wspólnego gotowania. Zaprosiłam Was do kuchni, a nie powiedziałam, jaką będziemy gotowały zupę. Jesień jest w pełni, więc nie może być inaczej, jak tylko zupa dyniowa. Czy ja jestem jakąś wielką miłośniczką zupy dyniowej? Nie wiem, bo latem za nią właściwie absolutnie nie tęsknię, ale kiedy przychodzi jesień, bardzo mi zupa dyniowa smakuje. W tym roku u nas jest mały problem z dyniami, ponieważ dynie ogłosiły strajk i niestety nie mam swojej ulubionej dyni, dyni makaronowej. Może w przyszłym roku pokażę Wam, jak przygotowuję dynię makaronową. Dzisiaj na zupę, jedną z najlepszych dyń na zupę jest dynia Hokkaido, chociaż mam też w lodówce dynię piżmową, którą też bardzo lubię, ale już nie do zupy, a do sałatek uwielbiam. Jest to jedna z prostszych i najbardziej banalnych zup. I tutaj właściwie ile ludzi gotuje zupę dyniową, to każdy gotuje ją bardzo podobnie albo troszkę inaczej, w zależności od gustów. Ostatnio Agnieszka Mielczarek gotowała zupę dyniową chyba z koncentratem pomidorowym. Ja zupę dyniową, są u mnie w domu takie dwie zupy, które gotuję z mlekiem kokosowym i nie, to nie jest lokowanie produktu, bo wiecie doskonale, że ja nie przyjmuję współpracy, więc po prostu kupiłam to mleko w Biedronce. Są dwie takie zupy. Jedna to jest z zieloną soczewicą i też dodaję mleka kokosowego, a drugą taką zupą, którą gotuję z mlekiem, jest właśnie zupa dyniowa. Co jeszcze będziemy potrzebowali z przypraw? Pieprz kajeński, ponieważ trzeba dać tej zupie trochę ostrości z uwagi na słodkie mleko kokosowe. Jeżeli oczywiście jesteście na diecie i liczycie kalorie, to nie dodajemy mleka kokosowego absolutnie, bo mleko kokosowe, dobra, nie jestem dietetykiem, nie będę się tutaj wymęczać. Co jeszcze? Wszystkie zupy ja gotuję na wywarze z warzyw, dlatego, bo my ograniczamy spożywanie mięsa, więc to wynika z tej właśnie prostej przyczyny. Więc i zupę dyniową też gotuję na wywarze z warzyw. Kiedy warzywa są miękkie, ja te warzywa, pietruszkę i seler wyciągam, bo dla mnie jest najważniejsze to, co zostało w tej wodzie. No to cóż, kochani, jeżeli jeszcze przyprawy, przepraszam bardzo,
Mówiłam o tym pieprzu kajeńskim, że używam go dużo i bardzo często. Potrzebujemy też trochę imbiru. Jeżeli nie macie w korzeniu imbiru, to można nawet dać tego sproszkowanego, bo wtedy, kiedy dacie imbir, ona będzie bardziej rozgrzewająca. Wywar mi się kończy gotować. Zabieram się za pokrojenie dyni i cóż, dzisiaj na obiad w niedzielę będzie zupa dyniowa na pierwsze danie, ponieważ nie namoczyłam ciecierzycy, a Wojtek nie lubi zup krem i zawsze dodawałam ciecierzycę, a ponieważ jej nie namoczyłam, tym razem będzie z grzankami. Ach, zapomniałam, nie obieram dyni. Piżmową tak. Tą tylko wymyłam i no ta jest z naszego ogródka, więc nie jest niczym sypana. Żeby nie wyszła nam za rzadka, kiedyś po prostu nie. Muszę to, dziewczyny, przepraszam was. Jesteście na prawdziwym planie filmowym. Tak, kable się plączą i w ogóle. No. Słuchajcie, zalałam dynię do wysokości dyni, żeby zupa nie była za rzadka, bo trzeba pamiętać o tym, że dolewamy jeszcze całą puszkę mleka kokosowego. Więc kochani, w międzyczasie przygotowałam właśnie co ja przygotowałam, coś, co posmarujemy grzanki przed ich pieczeniem. A wracając, znaczy to
Teraz może Wam o tym właśnie opowiem. Więc tak, oliwa z oliwek, czosnek. Ja, wiecie, nie przestrzegam jakichś takich przepisów. Jeżeli nie mam akurat czosnku, a mam czosnek taki sypany, kupiony w torebce, to dodaję taki. Miałam czosnek świeży, więc go dodałam. Dodałam też przyprawę do dań z ziemniaków. Bardzo lubię tą przyprawę. Powiem Wam szczerze, że dodaję ją do pieczonych ziemniaków i jak widać nie tylko do ziemniaków, bo ona mi bardzo mocno smakuje, a więc dodałam tutaj trochę soli, pieprzu, właśnie te przyprawy i pietruszkę. Jeżeli nie wiecie, co to jest pieprz kajeński, to proszę bardzo, zostawiam. Tego używa się naprawdę niewiele, dosłownie na czubeczek małej łyżki trzeba wyczuć, dlatego, bo to jest bardzo ostra przyprawa. Ja tutaj mam odrobinę starkowanego sera i posypię na te grzaneczki. No, najlepszy byłby parmezan, ale parmezan jest drogi i nie zawsze można go tutaj dostać, więc zastępujemy. Wykorzystujemy to, co mamy. Obiad ugotowałam, więc zapraszam Was teraz do swojej pracowni. Obiecałam Wam szkatułki i cały tydzień poświęciłam na to, żeby dotrzymać obietnicy. Powstały 2, 3, 4, 4 szkatułki. Wojtuś, obiad.